nie będę specjalnie odkrywcą, mówiąc, że dla krajów o podobnej do nas zamożności, dla krajów naszego regionu uważa się, że takim bezpiecznym minimum finansowania ze środków publicznych to byłoby około 6% produktu krajowego brutto, więc mamy do tego daleko i z całą pewnością nie da się tego zrobić z dnia na dzień, ale wydaje się, że potrzebujemy po prostu czegoś w rodzaju mapy drogowej dojścia do takiego finansowania. W ogóle to docelowo chcemy zmienić sposób finansowania z tak zwanego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, co do którego w ogóle jest dyskusja, czy jest jakimkolwiek ubezpieczeniem, no ale jest oparte na składce, którą niektórzy płacą, inni nie, za niektórych płaci budżet, a jest również cały szereg takich, którzy z racji tego, że nie spełniają jakiegoś tam kryterium, w tej ostatniej grupie są między innymi osoby pracujące na umowach o dzieło i oczywiście umowach, które są w ogóle nie nazwane, tak zwanych śmieciowych. Otóż chcemy odejść od tego modelu na rzecz finansowania z budżetu państwa opartego o podatki, które płacą również takie osoby, a zatem zmierzamy po prostu do uprawnienia tak zwanego obywatelskiego, którym powinni być objęci po prostu wszyscy, którzy potrzebują pomocy lekarskiej. Nie powinni się wahać ani przez chwilę, zanim nie pójdą do lekarza. Oczywiście to stanowi szansę na to, żeby już w okresie przejściowym, i taki właśnie jest plan, niektóre obszary ochrony zdrowia potraktować jako bezpośrednie zadanie państwa. Zaczynamy w tej chwili od planu, żeby z powrotem finansowanie szczepień przenieść w koszt budżetu państwa, ale takimi obszarami, które byłyby planowane do kolejnych takich właśnie modułów, które należałoby wyjąć z systemu ubezpieczeń i przenieść do budżetu, mogłaby być psychiatria, rozumiana jako koordynowana opieka czy skoordynowana opieka psychiatryczna, także podstawowa opieka zdrowotna, być może onkologia. Przypominam, że w tej chwili sprawa ta dotyczy na przykład ratownictwa medycznego, a zatem nie jest to coś, jakaś koncepcja zupełnie nowa, po prostu byłoby to rozszerzenie tego. Ale oczywiście oprócz tego poszukujemy także innych źródeł finansowania. Jednym z takich pomysłów jest powrót do idei pana profesora religii przeznaczenia części odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej kierowców na leczenie ofiar wypadków. No oczywiście w ogóle jest zamiar taki i to jest moje zadanie jako ministra zdrowia, aby przekonywać cały rząd, aby nakłady publiczne na zdrowie w Polsce wzrastały, ponieważ niewątpliwie to, co nas odróżnia od bardzo wielu systemów, poza rozmaitymi niedogodnościami w zakresie organizacji, to jest po prostu zbyt niskie finansowanie i to trzeba zmienić, żeby zmienić dużo w ochronie zdrowia, a zmienić trzeba dużo.